Witam wszystkich w pierwszym filmie na moim kanale, na którym pokażę Wam, jak za pomocą map Google'a, tylko i wyłącznie, znaleźć miejsca na rydze, na mleczaja rydza, tego prawdziwego, który rośnie pod sosnami, a nie na inne jodłowe czy świerkowe. Tak jak mówiłem, już wykorzystamy sobie do tego mapy Google'a, choć mogą być to oczywiście inne mapy, ale najważniejsze, żeby był widok satelitarny, gdyż dzięki temu znajdziemy nasze miejsca. Więc zaczynając, czego tak naprawdę musimy tutaj szukać? Wiemy, że mleczaj rydz rośnie pod sosnami, zatem lasy sosnowe. Aczkolwiek w tym przypadku nie będą to do końca lasy. I zaraz zobaczycie, o co mi chodzi. Więc tak, pokażę jedno miejsce, które jest na 100% potwierdzone. Byłem w nim i tam są rydze. Jak wygląda? Proszę, zobaczcie. No, jest to taki przerzedzony las, można by było powiedzieć. Tu widzicie, są sosny. No, jakieś jeszcze inne drzewa, ale tych sosen tu jest najwięcej. Teraz inne miejsce, gdzie również jest to rydze. Chwileczkę, gdzie to było? Tutaj. Jak widzicie, ten sam schemat. Są sosny, są takie przerzedzone. Tak to wygląda właśnie z widoku satelitarnego. Pokażę jeszcze jedno miejsce, gdzie również są rydze. To miejsce wygląda tak. Widzicie podobieństwa między tymi miejscami? Wydaje mi się, że widzicie. Także rzuca w oczy się to przede wszystkim, że nie jest to taki standardowy las, gdyż widzimy, że jest łąka. A obok są już normalnie wysokie lasy. Tutaj możecie się upewnić, czy to na pewno są wysokie, czy nie. Widzicie, tutaj są widoczne pnie. Pnie drzew, pnie sosen, bardzo wysokie, a tutaj tego nie widać. Od razu po prostu wyglądają te sosny na mniejsze, takie bardziej szerokie. No to dlatego, że rosną na łące, mają więcej miejsca, by się rozrosnąć i nie muszą się piąć w górę. Tak to wygląda. I takich miejsc w całej Polsce jest bardzo dużo. Tutaj z wyjątkiem terenów górzystych, gdzie po prostu sosna nie występuje, a i tam dominuje świerk. Także zobaczmy na przykład, powiedzmy, Częstochowę. I tak jak widzicie już, no jest trochę tych miejsc, prawda? Wszystko tutaj to są sosny, no to w większości. Zobaczcie, tego tu jest. I to tylko w samej Częstochowie, pod Częstochową. Są dokładnie te miejsca. Wszystko się zgadza. Jest pole, są przerzedzone sosny, są takie szerokie. Dokładnie to, czego szukamy. Dobrze, dajcie może inne miejsce, żeby wam to udowodnić. Na przykład okolice Przasnysza. Czy tutaj uda nam się znaleźć takie oto miejsce? O, widzicie? Coś tu mamy. Tak, tutaj są takie właśnie sosny. Czasami możemy wykorzystać Street View. No i się upewnić, czy to rzeczywiście jest takie miejsce, którego szukamy, choć nie zawsze będzie w tym miejscu Street View. Zobaczmy. No są. Jak widzicie, sosny rosnące na łące. Ładnie tutaj widać Street View. Tutaj jeszcze młode są, ale no, tutaj też będą rydze. No, także tutaj to jest kolejne miejsce. Tereny te bardzo często są trawiaste, choć nie muszą być. Czasami jest samo igliwie i z niego też wyrastają te rydze. Choć trawy lubią, to prawda. Ciężko je wtedy znaleźć w tych trawach. Zdecydowanie łatwiej z igliwia. Tutaj widzicie, ile tego jest. To jest tutaj idealne miejsce, moim zdaniem. Na 100% byłyby tu rydze. No i tak ona wygląda z satelity. Czyli tak, jak wam pokazywałem. Jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której powinniście wiedzieć. Mianowicie, miejsca te nie mogą być zbyt piaszczyste. Rydze, oczywiście mówi się, że lubią piasek, ale nie za dużo. I na przykład zobaczcie, tutaj też są te sosny.
tutaj, tutaj, ale widzicie, widać tu piasek i to są wydmy, a rydz w samym piasku no nie urośnie, dlatego takich miejsc unikajcie, jeżeli widzicie, że jest widoczny piasek, tutaj na pewno jest piasek, to są wydmy, to takiego miejsca no nie ma co sprawdzać, tam mogą być inne grzyby, borowiki, maślaki, ale rydzów raczej nie. Patrzcie na coś, gdzie jest po prostu mniej tego piasku. Tu jest na przykład ok, widzicie? Tylko tak dużo jeszcze nie ma. Tu jeszcze obok również jest mniej piasku. Także da się takie miejsce też znaleźć, nawet jeżeli obok jest piasek. Ale w takich miejscach jak tu, gdzie jest aż tak widoczny, nie polecam. Jeżeli nie będziecie pewni, czy na pewno są to sosny, czy może jakieś drzewa liściaste, z pomocą przychodzi nam Google Earth Pro, na którym możemy cofnąć zdjęcia historyczne i na przykład cofnąć sobie aż do zimy, zdjęć z zimy. Zobaczymy, czy takie tu są. Proszę bardzo, to są zdjęcia z kwietnia, ale większość drzew liściastych nie ma jeszcze liści. Jak to widzicie, tutaj drzewa liściaste być powinny, ale jest takie coś. A oczywiście wszystkie iglaste są normalne, no bo igieł nie zrzucają na zimę, więc dzięki temu jesteśmy na 100% pewni, że tutaj na pewno są sosny, a nie jakieś drzewa liściaste, bo tak również może być, czasami wygląda to podobnie. No i mówię, Google Earth Pro, tylko aktualnie na tej aplikacji możemy cofać te zdjęcia historyczne. Na przeglądarce się tego niestety nie da, ani w telefonie, więc tą aplikację byście musieli pobrać na komputer, jeżeli chcecie się upewnić. No i to by było na tyle. Jeżeli film Wam pomógł, to możecie polecić go znajomym. A jeżeli macie jakieś wątpliwości, to piszcie w komentarzach, postaram się odpowiedzieć. Na koniec pokażę Wam jeszcze parę ujęć z tych rydzowych miejsc. W tym momencie jestem praktycznie na samej łące. Proszę bardzo. Trawa, sosny, nic więcej. No i tak tutaj te rydze rosną, widzicie. O. Tutaj się dobrze chowają w trawie.